Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku otwieram kalendarz adwentowy z Niemiec, z firmy Kneipp. Jest to jedna z moich ulubionych firm oraz jeden z moich ulubionych kalendarzy adwentowych. Jeżeli chodzi o wyjazd po kalendarze adwentowe do Niemiec, to oczywiście nagrałam taki odcinek, możecie go zobaczyć na moim kanale, a już niedługo vlogmasy, czyli będę nagrywała od 1 grudnia aż do 24 i również jest plan wybrać się do Niemiec, więc jeżeli jesteście ciekawi, jaki jest świąteczny klimat w Niemczech, w sklepach i tak dalej, to koniecznie zapraszam do oglądania. No i oczywiście wrzucam Wam link do bluzy, którą mam na sobie. Ten kalendarz adwentowy kupiłam w drogerii DM, kosztował 50 euro, czyli jest to w przeliczeniu 234 zł. Zaczynamy od pierwszego okienka i średnio za jedno okienko wychodzi tutaj 9 zł 75 groszy. W środku znajduje się kremik. Teraz się dowiemy. Kremowy żel pod prysznic, masło Shea oraz słuchajcie, kasztan, tutaj 75 ml, zimowa edycja. Numer 2, dajcie znać, czy znacie markę Kneipp, czy używaliście kiedyś coś z tej firmy. Jeśli nie, to naprawdę polecam się zapoznać. Tutaj właśnie te olejeczki do kąpieli, jedne z takich bardziej kultowych ich kosmetyków, to są dokładnie takie esencje. Tutaj jest zapach na noc i ja bardzo go uwielbiam, jest relaksujący. Uwaga na kolor, bo jest niebieski, więc trzeba naprawdę naleć małą ilość, 20 ml tutaj pojemność. To taki świeży, iglast zapach, mamy tutaj sosnę, więc w sam raz właśnie na taki relaks. Na koniec dnia numer 3, duże okienko, a w środku znajduje się krem do ciała z migdałami. Bardzo ładnie to pachnie i to jest krem do skóry wrażliwej, że koniecznie muszę sobie go teraz przetestować. I tutaj 75 ml pojemność i przechodzimy do czwóreczki, która jest tutaj nieco mniejsza, więc pewnie pojawi się coś do kąpieli. Właśnie oni mają olejki do ciała, olejki również do kąpieli, esencje, coś co robi pianę, więc naprawdę dużo fajnych wyborów. O, i tutaj zapach, słuchajcie, z makiem, który ja bardzo, bardzo lubię. Słuchajcie, tutaj mam oczywiście napisy po niemiecku, ja sobie korzystam z aplikacji tłumacz, tutaj przykładam, no i widzicie, szczęśliwy czas wolny. To jest w ogóle aplikacja z Google, jeżeli będziecie pytać, bo często są pytania. I tutaj mamy mak oraz konopie. Pojemność 20 ml, również jest to esencja do kąpieli. I piątka, coś dużego, bardzo fajne też mają kremy do rąk, też lubię. Ciekawe, czy tutaj tak się trafi. O, mamy tutaj coś mocno owocowego, cytrusowego. Kocham te tłumaczenia, słuchajcie, z Google, muszę Wam to pokazać. Bądź wolny, szalony i szczęśliwy. Pomarańcza i czterolistna koniczyna, jest to żel pod prysznic właśnie z takim fajnym zapachem orzeźwiającym. I szóstka, czyli mikołajki. Tutaj mniejsze okienko, a więc znajduje się w środku mały olejek pielęgnacyjny i tutaj mamy oczywiście wersję właśnie z tymi migdałami, więc fajnie można sobie to połączyć. I numer 7. Tutaj z drugiej strony jest takie mniejsze okienko. Kalendarze adwentowe niemieckie uwielbiam, ale powiem Wam, że w Polsce w tym roku naprawdę się zaskoczyłam, bo dużo, dużo się pojawiło ciekawych opcji. I tutaj mamy kolejny olejek. I jest to produkt bio, oliwka, grejpfrut oraz szafran. Jest to po prostu coś nawilżającego do ciała. Numer 8. Tutaj na górze bardzo duże opakowanie. Spodziewam się troszkę, co to może być. To jest właśnie to, uwielbiam saszetki do kąpieli, właśnie ich kryształki, te sole z Kneippa są rewelacyjne i bardzo Wam polecam spróbować, jeżeli gdzieś dostaniecie. Też Dresden Essence bardzo fajne są. I tutaj mamy właśnie ta sama wersja, co już się pojawił olejek, więc fajnie, super. Numer 9, ponownie duże opakowanie, szaleją, bo widziałam, że 10 też ogromna. I tutaj mamy krem do rąk, więc też super, akurat do kompletu z tym kosmetykiem z pierwszego okienka. Szafran, masło Shea oraz kasztan, 75 ml i przechodzimy do 10. Właśnie spoko, bo tych kremów do rąk mi jakoś brakuje. Zamówiłam sobie CeraVe, bardzo lubię, ale jeszcze mi nie doszło. Widzicie, że już mam łapki czerwone od zimna, mrozu, podrażnienia. I tutaj kosmetyk 2 w 1. Dokładnie. Jest to linia męska, mamy tutaj trawę cytrynową oraz gwaranę. Jest to produkt do mycia
ciała oraz włosów. Był kiedyś taki mem, numer 11 otwieram, że właśnie kobieta myje włosy, wyciera twarz oddzielnym ręcznikiem, wyciera ciało oddzielnym ręcznikiem, włos oddzielnym ręcznikiem, a facet wyciera wszystko łącznie z tyłkiem i nie ma żadnych, słuchajcie, pryszczy, ani żadnych niedoskonałości, więc rozbawiło mnie to i mi się teraz to przypomniało. Tutaj jest esencja do kąpieli. Także w tym koncentracie mamy kwiat wiśni oraz olejek z kiełku ryżu. Dobra, i jedziemy dalej. Numer 12. Tutaj znajduje się tubeczka. To już na pewno wiemy. I coś kwiatkowego. Super. I to też jest ta wersja bio. To jest ochronna maść do skóry z nagietkiem właśnie na takie popękane miejsca, więc świetna sprawa. Pojemność to jest 75 ml, jak tych większych kosmetyków w zasadzie wszystkich. I 13 większa, czyli to będzie kolejna saszetka. Fajnie by było. Więc jak widzicie, 13 pechowa nie jest. I tutaj mamy coś kwiatowego. To będzie przepiękny zapach. Już to wiem. Już Wam pokazuję. Piwonia oraz kamelia. Tutaj właśnie taki kwiatowy zapach. Kryształeczki czy też sól. I można mówić jak się chce. Wiadomo. Słuchajcie, czy w ogóle używacie takich kosmetyków, bo może tylko prysznic bierzecie, więc dajcie znać, bo tutaj jednak bardziej jest to wannowy kalendarz adwentowy, sport. O, po treningu zrobić sobie kąpiel, również patrzcie, jaki niebieski kolor właśnie z taką esencją. Mamy tutaj rozmaryn oraz miętę, więc będzie to taki mocno fajny, orzeźwiający, chłodzący, nawet efekt 20 ml. I teraz czas na 15, która tutaj jest opakowanie, jak widzicie, nietypowego kształtu. O, z knajpa. Ja lubię też pomadkę. Chyba to właśnie było to. Czy to będzie pomadka? Nie. Myślałam, że to będzie inny produkt, ok? Goodbye Stress, też bardzo fajne ziołowe ekstrakty tutaj mamy, mięta oraz rozmaryn i również jest to esencja do kąpieli. No, można powiedzieć, że kurczę, powtarzalne produkty, ale powiem Wam, że naprawdę rewelacyjnej jakości. I 16. W środku mamy coś, czego chyba nie widziałam. A nie, dalej. Jest to jednak kremowe. Saszetka z peelingiem do ciała, z mleczkiem migdałowym oraz olejkiem migdałowym, więc będzie to również na pewno fajnie nawilżające, oprócz właśnie złuszczających właściwości. I 17. W środku znalazłam tubeczkę, w której znajduje się również taki kremowy żel pod prysznic. Mamy tutaj cytrynkę i werbena. Fajne tu w ogóle napisy. Radość z życia, wesoło. To jest właśnie taki aromatyczny, właśnie bardziej intensywny żel pod prysznic. 75 ml, a 18 jest nieco mniejsza. Kalendarz adwentowy biały, świąteczny. W ogóle tak zauważyłam, że kalendarze adwentowe, no co roku coraz mniej ich ma taką grafikę typowo świąteczną, więc jest to też ciekawa sprawa. I tutaj chyba właśnie ten zapach kiedyś mi podpasował. Translator mi to przetłumaczył, że to jest cudowna, przytulna kąpiel. Spoko, spoko. Mamy tutaj miód oraz makadamia. I to jest olejek taki pielęgnacyjny do ciała, nie esencja. Więc spoko. 19 znajduje się z tej strony. W środku mamy malutki kremik z awokado i jest to krem do rąk Sekunden. O, no to fajnie, szybko to się, słuchajcie, wchłania, więc idealny do torebki, więc cieszę się bardzo. 20 ml od razu zabieram i wrzucam do torby, bo właśnie tego mi ostatnio brakuje. I co, 20? Ja tam szukam jakichś mniejszych okienek. Dobra, sprawdzamy. W środku znajduje się krem do stóp, również taki Sekunden. To też jest spoko, bo wiecie, nie lepi nam się ta skóra. I to jest również z awokado. 75 ml, 21. W środku znajduje się oczywiście szklana buteleczka. I tutaj mamy olejek do masażu. Taki oto olejek do masażu jest z Ilang Ilang, czyli to jest taki właśnie cytrusowo-kwiatowy zapach. Bardzo go lubię, często też w świeczkach on się pojawia. 20 ml i numer 22. Dwa okienka ostatnie do końca nam zostały. Zobaczymy, czym tym razem nas zaskoczył na koniec, bo 24 jest bardzo duże i tutaj jest również
esencja do kąpieli, drzewo sandałowe i patchouli, głęboki relaks, czyli to jest naprawdę bardzo ciekawy taki zapach z nutami drzewnymi, lekko męskimi również można powiedzieć, 23, tutaj tubeczka i znajduje się tutaj kremowy żel pod prysznic właśnie z tym migdałowym mlekiem oraz migdałem, więc olejkiem z migdałów, więc tutaj mamy do kompletu z saszetką, którą widzieliście wcześniej z peelingiem i przechodzimy do okienka z numerem 24, największym i w środku znajduje się pomadki. Te pomadki chyba w Rossmanie są, no nie? Bo nie wiem jak z tymi kosmetykami. Ale ostatnio sobie właśnie otworzyłam, bo w jakimś kalendarzu adwentowym kiedyś tam mi się trafiła z knajpa pomadeczka i bardzo fajnie nawilża. Mamy tutaj rumianek oraz melisa. Patrzcie, też takie opakowanie ciekawe z koreczka. No te pomadki, tak mi się wydaje, że około 30 zł chyba kosztuje jedna. Super, ja bardzo lubię, dajcie znać, czy testowaliście, jak nie, to polecam. A jeżeli chcecie coś tańszego, to rumiankowa w Rossmanie koniecznie kupcie, bo naprawdę rewelacyjna. I tak, moi kochani, przedstawia się cała zawartość tego kalendarza adwentowego. Tutaj przypominam, że 9,75 zł za okienko wychodzi. Saszetek dość mało, ale okej, bo te esencje do kąpieli naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i super też, że jakieś tam kremiki do rąk i tak dalej. Więc ja bardzo lubię ten kalendarz, jestem ciekawa waszej opinii. To obejrzał odcinek do końca i ma ochotę napisać komentarz, zapraszam do napisania biały, dzięki temu po prostu YouTube wie, że te filmy Wam się podobają, że jesteście tutaj na YouTubie, nie tylko włączacie i idziecie dalej i wspiera mój kanał, żeby te filmy się pokazywały. Dajcie mi znać, bo mam takie pytanko, czy otwierać zestawy prezentowe, może jako dodatkowy odcinek w grudniu, może na vlogmasie, dajcie znać, jakbyście to widziały, więc czekam na Wasze opinie, buźka i dziękuję za oglądanie, pa, pa, do jutra!